Siema mordeczki, z tej strony Mafia Kamienica. Dzisiaj zajmiemy się tak wyłożeniem owsa i bronowaniem, może jak nam wystarczy czasu. Więc dobra, wsiadamy do 60, podnosimy. Czekajcie, się trochę poprawię. O, dobra, jedziemy wywieźć. Tutaj nic, tutaj tak samo, dobra, to jedziemy. Jak widzicie, jedziemy 60. Do sąsiada, bo sąsiad tam skupuje. Wziąłem pełną przyczepę. Dobra, dawno tutaj nie byliśmy. Sąsiada szypek stoi za tor i widzę, że ten jest z wapnem. To akurat dla nas. A są i ten przyczepy za torem. Chyba ktoś tu cofał. Tu ziemniaki sąsiad chyba posadzone. Gdzie on mi kazał wjechać? Tu, o. Kazał mi odjechać ze torem. I cóż, odjedziemy. Czekajcie, sobie trochę kawałek trzeba cofnąć. Dobra, stawiamy go tutaj, wjeżdżamy 60. Teraz tak, na którą stronę jest wysyp? Na prawą, a my potrzebujemy na lewą. Dobra. Ile dostaniemy? Czekajcie, ja sobie muszę zapisać. 7,265, tak? 7. Dobra, teraz tak, gdzie jest tutaj? To tak, mamy 40 tysięcy teraz. No to jeszcze trzeba do tego dodać 7. 265. To mamy 47 265 złotych. Dobra, sąsiad sobie tam później pozamyka, my jedziemy. Wolne, wolne. Piękny zestaw. Dobra, wjadę sobie stąd. Tutaj. Dobra, to tak. Zator nic do niczego nam nie będzie potrzebne. To bierzemy trzeciechę i jedziemy bronować. Chcę jeszcze okno, tylko sobie jeszcze wszystko pootwieram. Coś Simple IC mi nie działa na zewnątrz. Czekajcie, ja pójdę od drugiej strony.
O, teraz dopiero zadziałało. Tak jakby to musi być w dobrym miejscu. Dobra, nieważne. Będziemy brenować ziemniaczki. Dobra, wjedziemy sobie tutaj. I branujemy. Może żeby ona się lepiej wkręcała na obroty. O. Trzeba trochę tych łącznie pozbierać. Tutaj sąsiad nam będzie wapno woził. W sensie, no, ja będę pożyczał od niego RCW i będę woził. Dobra. Czekajcie. Teraz się odwrócę. Se w tą stronę pojadę. Wiecie, tak samo muszę tymi pikami manewrować, żeby się jakoś to ładnie wbijało. Żeby ona chodziła ładnie na obrotach. Dobra. Jeszcze w sumie byśmy coś dzisiaj mogli zrobić w odcinku. Widzicie, tutaj nam jeszcze czasu zostanie sporo. Jeszcze coś zrobimy w dzisiejszym odcinku.
Zaraz się zobaczy. To tak samo, tak dokładnie nie musi być. Dobra. Dobra, jedziemy 30 odstawić. Może jeszcze weźmiemy zatora. Się przejedzie i to pole się skultywuje. Fuj, nie skultywuje, tylko sprasuje. Dobra. Czekajcie, pójdę sobie najpierw otworzyć. Tu stoi prasa. Prasę wymieniłam, ale jest praktycznie taka sama jak tamta. A widzę, że zator niepoprawnie zrobiony. Bo ostatnio pobrałam ten update. Zatora. To poczekajcie, zaraz się może naprawi to. Coś nie mogę go ustawiać. Następny odcinek go ogarnę. Dobra, jedziemy popresować. Tylko czekajcie. Teraz tak, nóżka się złożyła, złożyła. Teraz trzeba jeszcze prasę złożyć. I dobra. Czekajcie. I dobra. Se spasujemy pole i będziemy kończyć. Wolne, wolne. Czekajcie, przepuścimy tego gościa. I teraz dobra. Tym. Tym. I tutaj jeszcze jest wszystko rozłożone. Dobra, idzie. Dobra, idziemy w następny. Tylko trochę zmniejsza prędkość mu. Do 6. Pierwsza kostka jest. Druga tak samo. Trzy tak mi wyszły z tamtego przejazdu, to tak samo tutaj pewnie będzie trzy.
za dużo tych kostek tutaj nie będzie. Tutaj mi nawet dwie wyleciały. Tutaj będą trzy. Widzicie, trochę ruszyłem teraz z odcinkami. Bo dawno w sumie nie było aktywności. 10 odcinek, 10 łapek w górę i robię następny odcinek. A jak będzie, jak zostawicie hashtag prasowanie, jeśli dotarliście do tego momentu, przypnę wam serduszko. Dobra. Wyleciały. Dajmy wałek. To założę. Tu podniosę. I dobra, jedziemy na farmę. Dobra. Czekajcie, to sobie jeszcze zrobię miniaturkę. Co tak trochę jest daleka. Później się przytnie w razie czego. No i co, to tylko tyle bym wymienił, bo coś jeszcze wymieniałem chyba. Nie, tylko prasę. O, w sezarce naprawiłem, ale się znowu zepsuło. To sezarkę trzeba będzie wymienić. No i dobra, to co, ja się z wami żegnam, narka, cześć.